Podzieliłem sobie to krótkie takie wystąpienie na dwie części. Pierwsze to będzie takie lekko świadectwo moje, jak Bóg mnie prowadzi w dziedzinie finansów, w dziedzinie hojności, a drugie będą takie praktyczne wskazówki, którymi w życiu stosuję, które zauważyłem, że warto nimi się kierować. Poproszę kolejny slajd. Co jest błogosławieństwem, a co jest przekleństwem? We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Popatrzcie, przekleństwem jest to, jeżeli posiadamy dużo, gromadzimy dla siebie, chcemy więcej. To jest wbrew pozorom, jak ma się więcej, to generalnie powinno nam być wygodniej. Natomiast błogosławieństwem jest wtedy, kiedy dajemy. I kiedy dajemy, mamy mniej. Zależność i ekonomia Boża nie do końca idzie z taką ekonomią, która nam w głowie na co dzień siedzi. Czyli wiecie, pozbywamy się czegoś, powinniśmy być bardziej szczęśliwsi. Gromadząc, niestety, nie do końca może to tak być. Spróbuję tą tezę w czasie całego tego wystąpienia, krótkiego kazania, zwał jak zwał, mniej więcej nie obalać, a wręcz przeciwnie. Mam 47 lat, nawróciłem się w 1989 roku. Poproszę kolejny slajd. Kto pamięta, który to był rok? Kto siebie odnajduje tam? Ja siebie odnajduję, to jest ten z gitarą taki kolorowy. Reszta wszystko jakieś takie szare, nie wiem dlaczego. Wiecie, to jest 95 rok, obóz w Rogowie Opolskim. Prawie od samego początku istnienia wspólnoty miałem okazję w niej być, z krótkim takim 6-7-letnim, letnią przerwą. I wiele rzeczy doświadczyłem, będąc w tym kościele. I w szkole podstawowej raczej nie byłem takim orłem, jeżeli mówię o zachowanie. Trzy ostatnie lata szkoły zawsze miałem zachowanie nieodpowiednie. Nie tak jak wy na pewno byliście grzeczniejsi. Moje dzieci są dużo bardziej grzeczniejsze. Pozdrawiam je. Po szkole podstawowej poszedłem do zawodówki. W zawodówce już po pół roku wiedziałem, czego nie chcę. Nie chcę być mechanikiem samochodowym. To już byłem o tym pewny. Potem poszedłem do technikum. Technikum przeleciało i całe szczęście, że przeleciało, bo to był trudny okres dla mnie. I wbrew pozorom, tak jak się dzieliłem na młodzieżówce, skończyłem studia. Co prawda, trzyletnie studia skończyłem w 5 lat, ale skończyłem studia dzięki wojsku, bo ono wtedy mnie ścigało, więc chwała Bogu za wojsko. A skończyłem w ogóle politologię, tak nawiasem mówiąc. Wiecie, pierwszy raz, kiedy zacząłem handlować, to pamiętam, wujek zaproponował mi w czasie wakacji handel makiem. Ja wiem, z czym wam się kojarzy, ale to chodziło o mak w takich workach 50-kilogramowych. I pamiętam, gdy sprzedałem pierwsze 3 worki swoim samochodem Zaporożcem. Młodzież nie zna, albo co to jest za marka była, ale niektórzy pamiętają ten samochód. I to była, kiedy zarobiłem pierwsze pieniążki, pamiętam, że pierwsza myśl, jaka była, chcę dać dziesięcinę. Chcę dać dziesięcinę i nie było tutaj nawet żadnych wątpliwości, po prostu odliczyłem z tego 10%, zaniosłem wtedy osobie, która się zajmowała u nas w kościele i to była moja pierwsza dziesięcina, więc dlatego ją pamiętam. Pamiętam też, idąc już dalej, że nigdy mi nie zależało na czymś takim wielkim, wielkim bogactwie, żeby mieć wspaniały dom, wspaniały samochód, nie wiadomo co tam. Raczej jak sobie myślałem, to fajnie by było się ożenić, fajnie by było mieć mieszkanie, takie normalne, dwupokojowe, mieć pracę i raz w roku pojechać na urlop. To był szczyt moich marzeń. Natomiast pamiętam też kolejne takie pytanie, które sobie zadawałem, co bardziej mogłoby mnie odciągnąć od Boga? Czy ogrom błogosławieństw, czy ogrom doświadczeń?
I pamiętam, to był gdzieś rok 2002-2003. Miałem dosyć poważny wypadek. A w ogóle tak jeszcze wracając do tego, to pamiętam, że wtedy przed Bogiem powiedziałem błogosławieństwo, gdybym, nie wiem, dostał teraz fajną pracę przedstawiciela handlowego, bo to było w ogóle moje marzenie, być przedstawicielem handlowym. Gdybym dostał taką pracę, samochód służbowy, telefon, wiecie, fura, skóra, komura, obiady na koszt firmy, byłbym w stanie się dla tego spalać, nie wiem, może 10-12 godzin, rzeczywiście byłaby szansa, żeby to mnie odciągnęło od Boga. Natomiast tak sobie myślałem o doświadczeniach, ja twardziel jestem, na pewno mnie doświadczenia nie ruszą. I tak z biegiem okoliczności, bym to tak sobie w cudzysłów nazwał, ładnie powiedziałem, mam nadzieję, przyszły te doświadczenia. Rzeczywiście miałem dosyć poważny wypadek. Z tym wypadkiem wiązało się to, że mogłem pójść siedzieć. Wiecie, wykształcenie, w miarę stabilna praca. Zaraz miałem brać ślub. Fajni przyjaciele. Wszystko to, w czym normalny młody mężczyzna mógłby pokładać ufność, opierać się na tym, to wszystko runęło. W jednej chwili z tym zdarzeniem rzeczywiście wszystko padło. I pamiętam modlitwę przed Bogiem, jak stanąłem i powiedziałem: Boże, Ty wiesz, że żadnej z tych rzeczy, która została przez diabła zabrana, nie pokładałem bardziej ufności jak w Tobie. A skoro tak, to teraz Ty mnie ratuj. I postawiłem Bogu konkretną datę, że do końca roku chcę, żeby pospłacał wszystkie moje długi, które wtedy z tym były związane. Jak się domyślacie, to już nie będę tutaj, bo nie ma czasu na to, ale naprawdę to był w cudowny sposób Bóg to uczynił, że do końca roku wszystkie moje długi zostały spłacone. W małżeństwo weszliśmy już w miarę z czystą kartą. Troszeczkę o mojej rodzinie chciałbym powiedzieć, przełączmy. Moja żona, trójka dzieci. Też chciałem powiedzieć troszeczkę odnośnie takiego hojności Boga. Długo staraliśmy się o dzieci, jakoś nam nie za bardzo to się udawało, a myślę na dzień dzisiejszy, że to był taki plan Boży. Mamy trójkę dzieci adoptowanych i wielu nam mówiło, że naprawdę jesteście cudownymi ludźmi, jacy wy jesteście wspaniali, że tyle dajecie tym dzieciom, że jacy wy jesteście... A rzeczywistość jest taka, że to te dzieci nam mnóstwo rzeczy dały. To myśmy na nie czekali, to myśmy chcieli i te moje dzieci, na które teraz patrzę, ta cała trójka, która się uśmiecha, mam nadzieję, do mnie, tak, uśmiecha się, to one nam mnóstwo radości dają, mnóstwo uśmiechu i mam nadzieję, że bardzo mało kłopotów. To odnośnie mojej rodziny. Przejdźmy na kolejny slajd. W 2007 roku Bóg tak pokierował, że założyłem firmę. Nie zostałem przedstawicielem handlowym, zostałem, teraz bym to nazwał tak hucznie, biznesmenem. I wiecie, od samego początku czegoś nie dotknąłem, zakładając tą firmę, było na tak. Czego się nie dotknąłem, Bóg niesamowicie temu błogosławił. Od pierwszego miesiąca już były zyski. I to cały czas wzrastało. Pamiętam też sytuacje, nawet jakieś takie trudniejsze, bo był potem 2008-2009 ogólny kryzys. My nawet w tym czasie nie mieliśmy spadków w firmie, tylko cały czas były wzrosty. Przechodząc dalej, firma się rozrastała, kolejne oddziały myśmy zaczęli otwierać i w 2018 roku, już tak przeskoczę kawałeczek dalej, byliśmy na pewnej konferencji i padło tam takie pytanie, czy masz wizję, plan dla swojego życia? A jeżeli masz, czy ta wizja i ten plan ciebie przeraża i przerasta? Bo jeżeli nie przeraża cię i nie przerasta cię ta wizja, to zastanów się, czy to jest wizja od Boga, czy to jest może twoja wizja, bo skoro umiesz ją zrobić własnymi siłami, no to po co ci Bóg? I wiecie, tak myślałem nad tym sobie, że no nie mam takiej wizji, która by mi przerastała. I w sercu usłyszałem konkretny plan, konkretną wizję, aby pewną kwotę finansową, pieniężną oddać na nasz Kościół. I Bóg bardzo konkretnie pokazał, to jest kwota taka, która mnie na tamten czas totalnie przerastała, przerażała i jak sobie o niej myślałem, mówię, Boże, przecież
nasze zyski firmy, ja nie widziałem takich. A co dopiero mam taką kwotę oddać na Kościół. I Bóg przyszedł z konkretnym planem, że w takim i w takim czasie tyle i tyle, tyle masz odkładać, tak to zrobić. Był bardzo, bardzo konkretny. I pamiętam, wtedy ja stanąłem bardzo konkretnie przed Bogiem i powiedziałem, okej, Boże, przyjmuję ten plan, przyjmuję tą wizję, ale pod jednym warunkiem, że to nie będzie kosztem rodziny, nie będzie to kosztem pracowników, nie będzie to kosztem długów, kredytów, nie będzie to kosztem, że nie będzie mnie stać zapłacić kontrahentom. I wtedy też usłyszałem kolejną odpowiedź od Boga. To będzie nadwyżka, którą ja wypracuję w Twojej firmie. Ty tylko daj mi swoje ręce, Ty tylko mi pozwól. Wiecie, podzieliłem się tą wizją z głównymi pracownikami, którzy są tam odpowiedzialni. Podzieliłem się z Andrzejem. Andrzej wtedy powiedział, że może myśli nad tym, że to się wpisuje w jego plan, bo chciałby zacząć budować salę. Więc myślę, no Boże, to niesamowite. Był w tym wszystkim entuzjazm, radość i rzeczywiście wdrożyłem ten plan. Co jakiś czas, co miesiąc dokonywałem przelewu. I wiecie, kolejnym etapem, jaki był, to było rok, kiedy rozpoczęliśmy już budowę. Przejdźmy na kolejny slajd. Poznajecie to. Wiecie, miałem świadomość, w ogóle wielka radość była u wszystkich, że wow, zaczynamy budowę. Pamiętacie ten dzień, taki był dzień, kiedy nagle pospolite ruszenie było, zaczęliśmy tam te tuje przesadzać, zaczęliście płot przestawiać, porządki i tak dalej. Mówię wy, bo mnie tam nie było. Ja nie chciałem tam być. To był dla mnie jeden z gorszych dni, bo sobie miałem świadomość, że firma się rozwija. Wiecie, firma w przeciągu 3 lat do 2021 roku obroty wzrosły o 100%. To żebyście mieli świadomość, jak Bóg rzeczywiście odpowiedział na to, w jaki sposób zadziałał i wszyscy się cieszyli. Ja potrzebowałem miejsca, żeby rozwijać firmę, a tu nagle mam taką świadomość, sobie myślę, no jestem jedną z osób, która najwięcej kładzie pieniążków na ten kościół, a kościół mi podcina nogi, nie? Skrzydła, może nie nogi, skrzydła, zabiera miejsce. I wiecie, sobie tak myślałem, jak? Naprawdę to były jedne z gorszych dla mnie dni, gorszych takich trudniejszych momentów. Natomiast Bóg w tym wszystkim miał swój plan. Ja miałem różne plany, już sobie myślałem, naprawdę, nie będę tego słowa używał. Wyjdę stamtąd. Miałem już miejsce, które chciałem kupić. Pojechaliśmy tam zobaczyć. Sobie pomyślałem, tak, te 50 arów to wystarczy mi na to, żeby tam przenieść firmę całą i nikt mi już nie będzie mówił, że tu mogę tyle, tu nie, tu i będziemy dyskutować o 10 metrów w tą lub w tą, a takie dyskusje były i one były bardzo emocjonujące, przynajmniej z mojej strony. Natomiast Bóg naprawdę się zatroszczył, pobłogosławił tak, iż udało nam się wynająć kolejny plac, udało nam się powiększyć plac w kierunku lasu i nie zostawił nas. Została wybudowana wspaniała hala, gdzie możemy też trzymać materiały i rzeczywiście nie zostawił nas. Firma nadal się rozrastała, więc potrzeby, które były, miałem dużo więcej miejsca, aniżeli to, co mi tam zostało w cudzysłowie zabrane na dzień dzisiejszy, jak sobie o tym myślę. Wiecie, tutaj taką dygresję chciałem jeszcze powiedzieć, może nie do końca związaną z tym słowem, ale o 3 osobach. To jest Andrzej, Artur i Adam. To były osoby, z którymi najwięcej, może z Andrzejem najmniej, ale z pozostałymi, oni wiele serca wkładają w tą budowę. Oni wiele serca, każdy z nas chce tam być, ja bardzo chcę tam być, ja nie chcę co 2 tygodnie rozkładać tego sprzętu, potem chować, śpieszyć się, żeby spotkanie dłużej trwało. Ja naprawdę chcę tam być, ja marzę o tym, natomiast wiem, że wiecie, nieraz przychodziły mi takie myśli, ja bym to zrobił inaczej. Ja bym nie zrobił tak ogrzewania, ja bym nie tak pociągnął dach, ja bym inaczej tą ścianę postawił. I wiecie, przychodziły oskarżenia. Przychodziły takie myśli, no nie, no jak to, nie? A kogo oni się radzili? A jakieś.
osądzałem ich i oskarżałem. Zazwyczaj w sercu, a czasami na głos. Artur umiał to znieść, więc był dzielny w tym wszystkim. Wiecie, nie idźcie w tym kierunku, jak już tam przejdziemy. Jak już tam wejdziemy i będzie wam się coś nie podobać, pomyślcie o tym, że oni tam mnóstwo serca, Bóg ich powołał na to, postawił ich tam, mnóstwo energii i całą wiedzę, jaką tylko posiadali, oni w to włożyli. A nawet jeżeli popełnili gdzieś błąd, i co z tego? I co z tego? Mają prawo popełnić błąd. Dlaczego nie? Przejdźmy na kolejny slajd. Kolejną rzeczą, którą Bóg tak pobłogosławił, wiecie, jak pandemia była, przed pandemią zawsze marzyłem o tym, żeby firma miała tak zwaną drugą nogę. I bardzo marzyłem o tym, żeby otworzyć restaurację. Troszeczkę na gotowaniu sobie, myślę, znam się i chciałbym totalnie inną branżę otworzyć, ale Bóg nigdzie nie dał żadnej furtki, gdzie mogłem to zrobić. Natomiast Bóg otworzył furtkę w postaci budowlanki, a dokładnie deweloperki. Ja sobie tak szybciutko rano policzyłem, że na dzień dzisiejszy już jesteśmy, albo już wybudowaliśmy, albo jesteśmy w trakcie budowania około 6000 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. W przeciągu 3-4 lat, jak funkcjonujemy razem z Damianem, Damian, pozdrawiam cię, wiem, że słuchasz, obiecałeś, policzyłem sobie 6000 metrów kwadratowych na Krapkowice i okolice. Boże, to jest twoje dzieło, nie? Bo ja miałem inny plan. Ja chciałem restaurację, ale ty pocisnąłeś, żebyśmy zrobili. To są zdjęcia akurat z osiedla, które udało nam się wybudować, zakończyć już tutaj ten temat. Więc, a kolejne tematy rozwijamy. Miejsce, w którym teraz jestem. Przełączmy na kolejny slajd. Tutaj będzie, nim włączycie ten filmik, to jest filmik, tak jak pewnie znacie, mnie troszeczkę pasjonuje się żeglarstwem. To jest miejscowość. Dobrze, może on już lecieć. Czy z dźwiękiem się uda? O, jest dźwięk. To jest chyba sprzed 4-5 lat albo 3. Miejscowość Dziwnów. Wypływamy z Dziwnowa, ze spokojnej zatoki, z Kamienia Pomorskiego i wypływamy na morze. Płyniemy totalnie pod wiatr. Tutaj przygotowujemy jeszcze jacht, bo już czujemy, że nam dosyć mocno. Proszę o kolejny przełączyć, jeszcze raz nacisnąć. Tutaj już wypływamy. Wcześniej przygotowaliśmy jacht, żeby było w miarę bezpiecznie. I płyniemy na morze totalnie pod wiatr. Totalnie pod prąd, fala wbija się do środka. I rzeczywiście emocje były. Dla większości z was, którzy tam płynęli, byliśmy chyba w 9, to było w ogóle pierwsze wypłynięcie na morze. I od razu Morze Bałtyckie, które nie jest do końca łatwym morzem. Nie wiem, czy tak bokiem powinienem stać, ale to ta kamera mnie to wtedy chwyta. Wiecie, emocje, no skakaliśmy tak na te 1,5 metra, myślę, po tym. Silnik, totalna rura, nie? Wiecie, totalny gaz, na pełnym gazie wychodziliśmy, żeby wyjść. Od południa w dół wiatr wiał, myślę, że to taka 5, 6 była. Nawet pamiętam, że to był ten moment, kiedy sobie myślę, nie no, walniemy ten falochron, nie? Zrzuci nas. Łódeczka niby 10 metrów, niby taka już przystosowana na warunki morskie, ale to było coś. Wiecie, przez ten filmik, niby się cieszą, ale ja podejrzewam, że im pikawa tak waliła, skoro mi waliła za sterem. Także jak już wypłynęliśmy, to już się uspokoiło i wtedy zaczęliśmy halsować. Jak będzie ktoś zainteresowany, to potem wam powiem, na czym polega halsowanie. Natomiast rok 2023, przed tym rokiem Bóg mi pokazał coś takiego. Taką wizję, plan, jaki dał mi na ten rok. Płyń pod prąd. Płyń pod prąd, płyń pod wiatr, pomimo wszystko, co będzie się działo. Nie zatrzymuj się, nie zwalniaj, nie stój w miejscu, ale nie, idź cały czas do przodu. Wiecie, ten rok zaczął się ogólnie, już tamten rok kończąc i rozpoczynając ten rok dla branży budowlanej, dosyć trudny. Wysokie kredyty, sprzedaż spadła, następnie ceny bardzo poszły w górę,
I pierwszy raz, jak firma istnieje, styczeń i luty, zanotowaliśmy stratę. Natomiast wiecie, w tym całym okresie, nawet w styczniu i lutym, nie było takiego momentu strachu, nie było momentu paniki, nie było momentu obaw, a wręcz przeciwnie, naprawdę taka silna wiara, bo Bóg na to przygotował. To nie był moment taki, wiecie, że wow, coś spadło nam, tylko Bóg o tym już wcześniej mówił. A nawet, wiecie, od stycznia otworzyliśmy kolejny oddział w Lublińcu, który myślę, że rewelacyjnie sobie radzi, jak to, co, na co patrzę i jestem pełen nadziei i optymizmu do tego, co tam będzie się działo. Więc Bóg wiele rzeczy mówi gdzieś tam do przodu. Przejdziemy teraz do paru praktycznych wskazówek, które chciałbym wam powiedzieć. Przełączmy na kolejny slajd. I wiecie, to jest pierwsza wskazówka, o której chciałem powiedzieć i sobie myślę, jeżeli byście nie wszystko pamiętali, nie pamiętalibyście tego wspaniałego wypływu, nie pamiętalibyście tego pierwszego zdjęcia, ale zapamiętajcie tego Ozeasza 6:6. To jest, jak sobie myślę, to jest taki najważniejszy fragment, o którym chciałbym, żebyście go zapamiętali i został wam w sercu. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Wiecie, możemy dawać bez miłości i to się zdarza. Wielu jest filantropów, wielu możemy dać napiwek bez miłości, możemy wiele zrobić, ale nie możemy kochać bez dawania. Jeżeli kochasz, to będziesz chciał dawać. Nie dawajmy, nie róbmy czegoś tylko tak, bo trzeba, bo obowiązek, bo dziesięcina. Artur tydzień temu mówił na temat dziesięciny, że to jest to minimum takie, które powinno być. Ja sobie myślę, że ta dziesięcina powinna wypływać z miłości i to niekoniecznie musi być 10%. To jest może minimum, o którym my tutaj mówimy, natomiast jak już dajesz, no to miej z tego radość i daj to z miłości, a nie z musu, a nie z, bo tak trzeba, a nie bo co oni sobie o mnie pomyślą. Miej w tym radość, ciesz się tym. Jak to wypływa z miłości, to trudno jest nie dać. Jeszcze raz wam przeczytam to hasło. Możemy dawać bez miłości, ale nie możemy kochać bez dawania. Poproszę kolejny slajd. Pierwsze i najważniejsze, tak sobie to zatytułowałem. A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Zadaję sobie pytanie, kto jest moim domownikiem? Czy wy sobie takie pytanie zadawaliście kiedyś? Myśleliście o tym fragmencie, bo na pewno go znacie. Ja sobie odpowiedziałem tak, że domownikiem na pewno jest moja rodzina. Moje dzieci, moja żona, moi rodzice, bracia. Natomiast domownikiem dla mnie są też moi pracownicy. Jeżeli ja chciałbym rozdać swój majątek wokoło na różne super akcje, a moi pracownicy cierpieliby głód i biedę i byliby niezadowoleni, to byłbym gorszy od niewierzącego. Dla mnie moi pracownicy są moimi domownikami. Są to ludzie, z którymi czasami spędzam więcej czasu, aniżeli z moją rodziną, bo to jest 8 godzin dziennie. Chwała Bogu, że mam pracowników, którzy mają podobne idee jak ja i część z nich jest nawet tutaj na sali. Podobnie sobie myślę, jako o domownikach, myślę o tym kościele. To jest też moje miejsce, w którym w pierwsze i najwięcej będę chciał zawsze dawać. To jest to miejsce, w którym dostaję chleb codzienny i to uważam też jako miejsce dom, domownicy. Nie? Bóg rozszerzył w międzyczasie nasze serce bardzo mocno na parę innych jeszcze inicjatyw, na parę innych kościołów, fundacji, gdzie kładziemy nasze pieniążki. Natomiast pierwsze i najważniejsze to jest mój dom. To są moi domownicy, to jest mój kościół, to jest to miejsce. Poproszę kolejny slajd. Hojność poprzez zarządzanie.
Kto z was jest spontaniczny? Ja też jestem często spontaniczny. Natomiast moja spontaniczność kiedyś wyglądała bardzo, bardzo chaotycznie. I ja przeczytam może wpierw ten fragment, a potem wam powiem, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Wiecie, chodziło o to, żeby oni już wcześniej mieli przygotowane ofiarę, dar, a nie dopiero Paweł przyjeżdża i oni zaczynają się tam, o, może to, może to. Wiecie, Bóg pokazał mi też pewną taką rzecz, zależność, że być spontanicznym, ale być przygotowanym. Wiecie, nie na zasadzie takiej, że jest nagła potrzeba. Takie się zdarzają. Syria, dawaliśmy pieniążki, kupienie kawy, czy parę innych inicjatyw, które się powtarzają i one nazywam je z inicjatywami jednorazowymi, spontanicznymi, żeby być zawsze na nie przygotowany, a nie czekać, jak w przyszłym miesiącu dostanę wypłatę, to odłożę. Nie, odłóż sobie na kupkę pewien procent ze swojego wynagrodzenia na tak zwaną spontaniczną hojność. Dlaczego miałbyś tego nie zrobić? To myślę, że to jest spontaniczność całkiem dobra i poukładana, a bynajmniej nie będziesz się martwić o to, czy mam na coś takiego, czy nie mam. Tylko po prostu wiem, ok, z tej kupki mogę wziąć i na to położyć. Teraz będzie ciekawy punkt. Przejdźmy dalej. Ekstrawagancka hojność. Podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole. Znacie ten fragment, ten flakonik był wart, no kto pamięta? A oczywiście, 300 denarów. Dla porównania, 300 denarów, jeden denar to w tamtym czasie była dniówka przeciętnego pracownika, czyli mniej więcej 300 dni, licząc, że ma wolne niedziele, to prawie jest rok pracy. Pomyślcie sobie, ile zarabiacie przez rok. Ja szybko policzyłem, jaka jest najniższa krajowa, bo wiem, bo tyle zarabiam w jednej z firm. I wiecie, najniższa krajowa, jak przemnożymy, to jest około niecałe 40 tysięcy w roku. Czyli umówmy się, że ta ekstrawaganckość tej kobiety to była warta 40 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, jak mamy cokolwiek robić, to Bóg wyraźnie o tym mówi. Ja nigdy nie spotkałem się w tak konkretnych sprawach, bynajmniej w swoim życiu, żeby Bóg nie był konkretny, żeby konkretnie nie pokazał tak i tak, tak to zrób, a co więcej, ma to wypływać z miłości. Dwie rzeczy. Jest to konkretne przesłanie, a po drugie z miłości. Pomyślcie, jakie macie oszczędności, na co je chcecie przeznaczyć. Mamy potrzebę teraz dokończyć naszą salę i co Bóg wam mówi do serca. Ale są takie sytuacje, zdarzają się. Ja słyszałem też ciekawą historię o informatyku, gdy budował się kościół Shoreline w Częstochowie, o informatyku, który napisał program i stwierdził, ten program udostępniam, wszystko, co sprzedam z tego programu, oddam. Wtedy kupowali wentylację czy coś w tym rodzaju. Oddam na kościół. Wiecie, to była kwota, którą trzeba było zapłacić za tą wentylację, chyba tam około 125 tysięcy. On napisał ten program, sprzedał, okazało się, że za 125 tysięcy ten program, a następnie firma Google zablokowała mu to. I więcej już ten program nie działał. Jednorazowa akcja była, którą Bóg pobłogosławił, oddał, ale miał już taki cel. Różnie to w życiu każdego z was indywidualnie może być, ale jest coś takiego jak ekstrawagancka hojność, a ja czuję w sercu i widząc naszą budowę, że czasami taka sytuacja może być przydatna. Czy Bóg jest hojny? Czy spełnia nasze zachcianki? Wiecie, co roku udaje nam się gdzieś z żoną na... w cudowny sposób, naprawdę
w cudzysłowie wygrać wycieczkę poprzez różne programy lojalnościowe u nas w firmie. Jedna z firm w tym roku stwierdziła, że jest tak ciężko, taki kryzys, że w tym roku nie robią tej wycieczki. I nagle okazało się, że inna firma, mamy ileś tam punktów zebranych tych takich lojalnościowych i nagle w 20. rocznicę ślubu za darmo możemy pojechać na tydzień do Afryki znowuż. Wiecie, to jest hojność od Boga, którą On nam daje, nie? Więc to jest cudowne, co On chce nam czynić. On jest ekstrawagancki, ja uwielbiam podróżować, lubię działać, lubię przeżywać coś i wiecie, to są zachcianki, ale popatrzcie na was jako na ojców. Czy wy spełniacie zachcianki swoich dzieci? Czy lubicie spełniać zachcianki swoich dzieci? Kupić im lody, kupić im piłkę, zabrać ich na mecz lub cokolwiek innego. A jeżeli tego nie robicie, to nieszczęśliwe te wasze dzieci są. Sobie tak myślę. Więc myślę, że nasz Bóg jest dobry. Nasz Bóg jest bogaty i wszystko należy do Niego i On wierzy w to i wiele razy tego doświadczyłem. Nigdy się nie spóźnia i zawsze jest na czas. Kolejny slajd poproszę. Znowuż będzie wątek marynistyczny. Jacht Silesia, miałem okazję szkolić się na nim na Bałtyku. Tak nawiasem mówiąc, jak nim cokolwiek zabiorę was gdziekolwiek, to sam muszę się tego nauczyć i rzeczywiście nim przekażę cokolwiek, to sam muszę tego doświadczyć. Nim powiem nawet stąd cokolwiek, to są rzeczy, które sam doświadczam, bo w nich się dobrze czuję i swobodnie o nich mogę mówić. Miałem okazję być na tym jachcie i uczyć się i wiecie, przed samym wypłynięciem Duch Święty mi do serca mówi, Grzegorz, bądź na tym jachcie najmniejszy. Mimo, że masz już doświadczenie, wiesz jak pływać, bierz najgorsze prace. I rzeczywiście, wiecie, jak było nagle powiedziane, trzeba pozmywać naczynia. Byłem pierwszy. Trzeba umyć podłogę, trzeba wynieść śmieci, trzeba to zrobić, trzeba, to ja pójdę. Co więcej, robiłem to z radością i uśmiechem. Wiecie, po 2-3 dniach takiej mojej hojności, dawania w czynieniu, kapitan tego jachtu mówi, jeszcze nigdy nie miałem takiego załoganta. Wiecie, to był początek do dobrej rozmowy o Jezusie. Myśmy potem przez 2 godziny z nim i z jego siostrą mieli okazję rozmawiać o Jezusie. Nie byłoby tego, gdyby nie było mojej postawy wcześniej, takiej hojności dawania. Nie byłoby tego. Więc jak czasami sobie myślimy, że chcemy powiedzieć komuś Ewangelię, a widzimy, że ten człowiek jest w potrzebie, może wartałoby wpierw zaspokoić jego potrzebę. Czy to jest fizyczna, finansowa, jakakolwiek emocjonalna. Potem jest dużo, dużo łatwiej przejść na grunt i normalnie mu powiedzieć o Jezusie, co On dla niego może uczynić, dlaczego ja tak czynię, dlaczego w tym kierunku idę. Natomiast jeżeli będziemy tylko patrzeć, chcę dawać, jest mnóstwo fajnych inicjatyw, czy to jest WOŚP, czy to są inne akcje charytatywne, a nie idzie za tym Ewangelia, no to raczej pomożemy w jakiś sposób komuś tam, ale może nie do końca to być efektem Ewangelii. A myślę, że dawanie, hojność, to co robimy nawet tutaj, budowa tej sali, ja widzę w tym cel ewangelizacyjny. To nie jest tylko takie, że my sobie to robimy, żeby nam było tylko i wyłącznie wygodniej. Oczywiście chcemy też, żeby nam było wygodniej, bo wy o 8 rano nie wstajecie tutaj, zazwyczaj większość z was, natomiast my muzyczni musimy wstać wcześniej niż o 8, bo o 8 to już mamy prawie rozłożony sprzęt. Więc to troszeczkę inaczej jest. Natomiast głównym celem budowy tej sali jest ewangelizacja, Ewangelia. Dobra nowina. To przez to chcemy w pośredni sposób głosić. Poproszę kolejny slajd i to on jest równie ciekawy. Ile trzeba posiadać, by być bogatym? No, ktoś odważy się rzucić kwotę? To ja wam powiem. To oparłem na ostatnim, miałem okazję w samochodzie słuchać świadectwa. Jest taki pastor w kościołu Bethel, Bill Johnson, i on powiedział takie zdanie. Ile trzeba posiadać, by być bogatym? Kiedy jest już za dużo dla nas bogactwa? Bogactwa dla nas za dużo jest wtedy, kiedy bardziej pokładamy ufność i bezpieczeństwo w tym, co posiadamy, aniżeli w Bogu. Dla mnie tą kwotą była kwota 400 zł.
kiedy byłem już za bogaty. To była kwota 400 zł. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Posiadałem samochód Seata Ibiza, ładny, czerwony. Potem niektórzy po mnie go posiadali. I ten samochód miał bardzo mały przebieg. Nagle żona gdzieś pojechała, on się popsuł. Nie miało prawa popsuć się to, co się tam popsuło. Naprawa tego samochodu kosztowała 400 zł. I wiecie, Bóg wtedy mi powiedział, popatrz, ufałeś mi, kiedy było ciężko. Wyprowadziłem cię ze wszystkich problemów, ze wszystkich długów. A teraz... Zacząłeś sobie odkładać, bo ja sobie wtedy postanowiłem, będę odkładał co miesiąc 400 zł na tak zwaną czarną godzinę. Kto z was odkłada czarną godzinę? Przyznać się. I wiecie, ja zacząłem odkładać i Bóg mi wtedy pokazał, nie, ty masz mi ufać. Ty masz mi ufać teraz, kiedy chcę ci błogosławić. To było przed tym, nim założyłem firmę. To był chyba 2006 rok. I ja wtedy przeprosiłem Boga, naprawdę mi było wstyd. Powiedziałem, Boże, ufam Ci, pomimo wszystko. To nie znaczy, że ja przestałem oszczędzać, bo głupotą jest nie oszczędzać, natomiast ufać temu jako większemu zabezpieczeniu, aniżeli Bogu, to już jest głupota. Bóg w jednej chwili jest w stanie wziąć, wszystko zabrać i takie doświadczenie też już miałem jakiś czas temu, kiedy naprawdę moich siwych włosów, myślę, że wtedy najwięcej przybyło, i w jednej chwili też już miałem takie doświadczenie, w jeden dzień Bóg niesamowicie pobłogosławił. Więc wiem i naprawdę mocno stoję, jeżeli chodzi o dziedzinę finansów, bo doświadczyłem tego tyle razy, bardziej ufać Bogu, aniżeli zabezpieczeniom, które jako narzędzie, pieniądz to jest tylko narzędzie ku dobremu, a czasami ku złemu, Jemu ufać. Jestem już przy końcu, zapraszam zespół. Nie wiem, jak to. Ostatnio słyszałem to hasło, jak dzieliłem się też na takim forum i taki pan, który też u nas był, Krzysztof Jędrzejewski, po moim wystąpieniu wstał i powiedział, bo też dzieliłem się tym, że im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Wiecie, to ta zależność z początku od tego słowa, które mówiłem, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Choć nie zawsze w tej samej walucie sobie tak zażartował. I ja sobie myślę, wiecie, czasami możecie dawać złotówki, a dostaniecie euro. Jest więcej warte. Nie patrzcie tylko tak, że ja teraz dam pieniądze i ktoś mi powie God bless you, nie, błogosławię ci, dziękuję ci i na tym zakończę. To od Boga zależy, ale nasz Bóg, popatrzcie na Niego, że jest hojny i dobry. I On taki jest. I z tym wam bym chciał zostawić. Amen. Dziękuję.